11. Sushi mi cały czas kaszle. O 7 rano miałyśmy pobudkę, bo dokładnie o 7 rano jej minęło, bo ona bierze tak jeden lek na serce co 8 godzin i o 7 rano minęło 8 godzin. No i był kaszel. Najgorsze jest to, że słuchajcie, zrobiło się tak gorąco. Dzisiaj miałam znowu nagrywać test tego odkurzacza i nie zrobię tego, bo tak jak wam mówiłam, nauczyłam się odpuszczać, bo w domu jest 27 stopni. Ja dzisiaj spałam długo, bo no bo jakoś stresowałam się sushi rano, ale powiem wam, że miałam tak ładne sny, ciekawe, pierwszy raz od nie wiem jakiego czasu. No i tak, wstałam rano, wyszłyśmy z sushi na spacerek i chyba tak będziemy robić, że będę sobie nastawiać budzik, żeby jej dać chwilę przed tym, jak minie te 8 godzin tabletkę. To może wtedy będzie, nie będzie tego napadu kaszlu i będziemy wychodzić na spacerek, bo wtedy jest chłodno. Teraz byłyśmy na spacerku, no to po prostu jest tragedia. Jeszcze byłam w sklepie i powiem wam, że jest tak gorąco i zrobiłam jakieś takie większe zakupy, więc może wam pokażę food haul. I tak, właśnie nauczyłam się odpuszczać i miałam na dzisiaj zaplanowany ten test odkurzacza, ale chyba, no chyba nie, bo to po prostu nie ma sensu, bo ja wiem, że ja posprzątam tutaj pół godziny i no nie da się, jest tak gorąco, nawet na tarasie się nie da wytrzymać. Przy otwartych oknach to po prostu jest gorące powietrze, a najgorsze jest to, że w właśnie nie wiem, czy w niedzielę, na poniedziałek, w każdym razie od przyszłego tygodnia ma iść takie super ochłodzenie i taka zmiana pogody i to jest to, na co sushi reaguje, wiecie. I ja dziękuję wam za wszystkie wiadomości. Ten sushi jest pod dobrą opieką. Dostaję wszystkie możliwe, najlepsze leki. Tylko po prostu to jest tak, że no ona ma 13 lat i już tak będzie reagować. Tak się będzie działo. Trzeba tylko, wiecie, jakby reagować na to tak na bieżąco, żeby to się jakoś, wiecie, nie pogorszyło nam. A ta pogoda no niestety jest taka kapryśna, tak jak wam chyba wczoraj powiedziałam we vlogu, że pan doktor powiedział, że no sushi jest jak barometr. I ja zanim sprawdzę pogodę, to już po niej widzę, że wiecie, idzie jakaś zmiana, przysięgam wam. Naprawdę. Także, no ale... No i właśnie poszliśmy na spacerek, a ona słuchajcie, na spacerku i zachowuje jak była młodym pieskiem i sobie biega, a jak ona zacznie biegać w takim upale, to od razu dostaje zadyszki i zaczyna kaszleć, no. Także ja dzisiaj, pamiętacie, ja sobie zamówiłam te książki, ostatnio wam pokazywałam we vlogu. I może albo tą czułą przewodniczkę, albo to emocjonalne SOS sobie dzisiaj poczytam. Oczywiście też będę vlogować. A właśnie, wczoraj, a to później wam pokażę, ale wczoraj użyłam po raz pierwszy tych dwóch nowych kosmetyków, które wam pokazywałam w holu z Sephory. I powiem wam, że ten krem pod oczy i to serum, no to nie wiem, czy to nie będą nowi ulubieńcy, czy w końcu krem z Shiseido. Może nie to, że zostanie pobity, no opowiem wam, bo użyłam pierwszy raz, ale jestem bardzo zadowolona, naprawdę bardzo, także jak coś to haul z Sephory wam polecam, wczoraj sobie użyłam tych kosmetyków wszystkich, no i dobra. Dzisiaj właśnie chyba zrobię sobie taki dzień, tym bardziej, że ja też, no mówiłam wam, że przez ostatnie dni źle się czułam, dzisiaj wstałam i się tak czuję lepiej. Nie czuję się wyśmienicie, ale czuję się ok, widzę, że jest poprawa. Więc mam nadzieję, że to już tak mi zostanie. Dobra, pokażę wam, słuchajcie. Widzieliście coś takiego? Ja ostatnio jestem fanką Monte. Jest Monte White Fan Edition. I ono jest chyba całe białe. Więc kupiłam. W ogóle to jest właśnie chodzenie na głodnego na zakupy. Turecki przysmak Ayran. Ja bardzo to lubię. To czasami jest w kebabach albo w jakichś takich tureckich restauracjach. W Mangalu chyba też to jest i bardzo to lubię i pierwszy raz to zobaczyłam, a bardzo lubię produkty tej firmy Maluta. A jakoś cały czas tak się czuję średnio, taki ogół, no nieważne. Kupiłam sobie trzy bułki, kupiłam słuchajcie mascarpone, bo może zrobię tiramisu. Wziąłam dwa różne, nie wiem czy to dobrze czy niedobrze, ale były to dwie, a wezmę to
może się zbiorę i zrobię tiramisu. Mleko, masło. To jest tak, śmietanka 36%. Bo może zrobię panakotę. Wczoraj kupiłam żelatyny. Drugie monte białe. I wziąłam, słuchajcie, taki zestaw. Tuńczyk w wodzie. Kukurydza. Ananas. I taki jogurt. I może zrobię tą swoją ulubioną sałatkę, której już dawno nie jadłam. W sumie Tomek jej nigdy nie lubił, a ją bardzo lubiłam. Czyli tuńczyk, kukurydza. Ananas. Sos, jogurt wymieszany z curry i to po prostu pyszne to jest i bardzo dawno już tego nie wiem. Więcej wafli torciskowych, uwielbiam to i chyba kupiłam wszystkie jakie były. Wszystkie jakie były. Delicje pomarańczowe. Chleb, bo mama mi przywiozła, słuchajcie, składniki na... Ojej, przepraszam, na leczo i wszystkie leżą właśnie w lodówce, bo jest ciepło, ale powinnam to zrobić, a ja bardzo lubię leczo z chlebem, więc kupiłam chleb, kupiłam sobie jedną taką bułkę maślaną i teraz pytanie, czy ja mam serek tanio? Mam, no i zaraz sobie zrobię, wiecie co, chyba kawę mrożoną. Mrożoną kawę i serek danio i taką bułę myślaną, bo jak zwykle mi się nie chce jeść. A właśnie widzicie, idę do sklepu, jestem głodna, a potem właśnie najgorsze, no nic nie mam ochoty, nic nie mogę zjeść. I tak, serek kremowy z salami, serek taki, słuchajcie, camembert i serek kremowy z pieczarkami w Hochland. I to całe moje zakupy. I zdziwiłam się, bo myślałam, że właśnie ostatnio po prostu biorę trzy rzeczy i płacę 40 zł, a tutaj jakieś mascarpone i ananas i to i zapłaciłam 90. No ale i tak ja pamiętam czasy, że za 100 to się robiło naprawdę takie porządne zakupy. A tutaj to właściwie, wiecie, nie ma nic takiego do jedzenia, więc powiem wam, że cały czas mnie te zakupy kupują, że tyle kosztują. No ale... Jakoś tak się porobiło. Kicia tutaj leży. Nogami do góry. O, jeszcze właśnie mam zupę pieczarkową. No właśnie, ja mam jeszcze. Ja mam jeszcze kopytka. I mama mi przywiozła kurki. Chciałam sobie kupić placki, ale nie było. Ale zrobię sobie sos kurkowy. I do tego mam kopytka i zrobię sobie takie podsmażone na patelni na oleju kopytka i do tego sos kurkowy. Dlatego właśnie te śmietany wczoraj kupiłam i dzisiaj tą śmietankę i chyba zrobię to już nie. I tak, zrobię, nastawię to leczo, bo leczo, wiecie, może sobie stać chwilę dłużej, a dzisiaj zrobię ten sos kurkowy, żeby one mi się nie zepsuły. Także słuchajcie, no tak to wygląda. Witajcie w nowym vlogu. Ja zaraz sobie robię do tego mrożoną kawę i będę się tego zjadać później. Dobra, oto i moje śniadanie. Także jest danie, jest buła. Zobaczcie, zrobiłam sobie taką mrożoną kawę z lodem. I to powinno być super. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie pomyślałam o tym. Ale też w sumie dzisiaj pierwszy dzień taki upał się zrobił, wiecie? Bo wcześniej było ciepło, ale nie było tak gorąco. A dzisiaj to po prostu jakoś tak dojechało tym ciepłem. Także tak, takie śniadanie na upalny letni dzień. Zobaczcie, tak to wygląda. Kicia. O, patrzcie, cenzurę z tym kiciem. Susz się ułożyła tutaj wygodnie. Suszeczek. Tak. Położyłam się na poduszce. Nóżki tyle mi się rozjeżdżają, powiedz. I tak właśnie to wygląda, słuchajcie. Ja mam zimną Nestię, taką prostą z lodówki. Jestem cały czas w piżamie. Jest 100 stopni. Wszystkie okna zasłonięte. I powiem wam, że jest miło. Oglądam sobie różne ciekawe rzeczy na YouTubie.
Właśnie piję tą Fusti, to jest ta z trawą cytrynową. Bardzo mi smakuje. Ale tylko w upały, wiecie? Tak to normalnie w ogóle nie mam jakoś ochoty na słodkie napoje. Wiecie, że piję tylko wodę. Jak jest bardzo gorąco, to dziwne, ale wtedy właśnie jest większe pragnienie i powinnam mieć ochotę pić wodę, a właśnie wtedy lubię kole albo jakieś takie słodkie napoje. Też nie za dużo, ale tak. Kiciunia, co ty tam robisz? Pokaż się. A no i tu nasza nowa miska, zobaczcie, z Zooplusa. Tak? A jak widzicie, i tak jest wszędzie polane. Ja się czuję, jakbym w takim dużym legowisku spała po prostu z wami, no. A słuchajcie, zobaczcie, ona tak chyba intuicyjnie wyczuwa i zawsze się próbuje ułożyć tak, żeby mieć wyżej głowę. Wtedy mniej kaszle, widzicie? I tak układam poduchy, żeby mogła sobie leżeć. Kicia tutaj chilluje. Tu leży ta kołdra obciążeniowa, ale jest za ciepło, no to wiecie teraz, żeby pod tym spać. No, także jakbyście pytali, jak spędzamy sobotnie popołudnie, to tak. Fajnie? I fajnie jest, nie? Zwierzaki. Wiecie, no ja i tak bym teraz sushi nie zostawiła samej w domu, bo ona z tym kaszlem, no to nie może zostać bez opieki. Ale byłyśmy przed chwilą na spacerku, jest tak gorąco, że po prostu nie, no jest masakra. I w ogóle widać, że miasto jest takie opustoszałe. Jak wyglądam przez okno, to nawet nie widać żadnych ludzi i też ruch jest mniejszy. No zawsze tutaj słychać samochody, o i dzieje. Zawsze tu, ja w ogóle nie przepadam za światłem, ja zawsze wszystko zasłaniam, a jak jest taki upał, to już w ogóle. A to są w ogóle te zasłony z Ikei, one już mają kilka lat, ale pewnie takie nadal są takie termiczne. I one raz, że dobrze wyciemniają, ale też faktycznie zatrzymują ciepło, więc polecam wam. Nie suszeczek? Powiedz tak, źle się czuję. No już mam obsmarkany, ale będzie dobrze, powiedz. Zmieni się pogoda i się piesek lepiej poczuje, tak? Sztuczkę. Pokaż jakąś sztuczkę. Nie. Zobaczcie, tu się niewiele zmieniło. No widzicie, jakie po prostu piękności mi tu powychodziły. To jest wszystko stres. Najpierw miałam chyba tu, potem tu. Dzisiaj tu, codziennie się budzę z taką, wiecie, gulą. I jest 18, a ja dopiero się zebrałam, żeby umyć włosy. I powiem, że to jest straszna taka niemoc, naprawdę. Straszne to jest, naprawdę to jest straszne. I tak, nałożymy, oczywiście nigdzie się nie wybieram, może jest sobota wieczorem. Przerasta to moje zdolności. I tak, nakładam, nałożę sobie to serum z... O, właśnie, może jeszcze najpierw sobie nałożę ten Snail Bee High Content z Bentona, bo to też zawsze tak uspokaja, wiecie, skórę. Bo generalnie, zobaczcie, ono źle nie wygląda. I nie mam w ogóle takiego trądziku, jak miałam, tylko po prostu mi wyskakują takie, wiecie. Teraz nałożę ten Fermentation Essence. Ale to pewnie tak będzie. I powiem wam, że właśnie myślałam nad tym, że ma się zmienić ta pogoda. I od poniedziałku ma być chłodno, już widzę, że do końca sierpnia, znaczy chłodno, tak 20 stopni. I powiem wam, że chyba się cieszę. Wiem, że wiele osób tutaj na mnie nakrzyczy, ale... Nie wiem, raz, że jakoś mnie ta pogoda przygnębia, bo wiecie co, dawno nie było takiego ładnego lata. No dawno nie było takiej ładnej pogody. I ani nie mam siły. Ani nie mam z kim z tej pogody korzystać. I teraz nałożę ten murat. I chyba się cieszę, że się...
zrobi chłodniej, nie wiem. I też widzę, że suszy się strasznie męczy i zwierzaki. A ja też, no... Ja dopiero wieczorami, wiecie, jakoś odżywam. Cały dzień to po prostu jestem... Oh. Super jest to serum, naprawdę. Jeżeli możecie sobie pozwolić na taki droższy kosmetyk, to ja Wam to serum bardzo polecam. I pod oczy sobie nałożę jeszcze na to serum z Dermalogica, bo to jest i pod oczy, i na twarz. Dawno nie było pielęgnacji. Ale serio, też tego nie miałam siły robić. No właśnie chciałam powiedzieć, że ma fajny aplikator i mi tu wypluło. O... I chyba nastawię ten sos kurkowy, żeby się robił w tym moim instant pocie. Bo też właśnie jak pomyślałam, wiecie, z niego taka para leci. I jest tak gorąco, więc wcześniej jak o tym pomyślałam, że mam to robić, to mówię nie. Wieczorem bardziej i nastawię będę miała na jutro. Teraz chyba sobie zrobię jakieś kanapki. I teraz nałożę ten krem i powiem Wam, że jest bardzo fajny. Zobaczcie, ma bardzo podobną konsystencję do tamtego, że jest taki gęsty. Ale dużo lepiej się rozsmarowuje i dużo lepiej się wchłania. Ale powiem Wam, że wczoraj go użyłam po raz pierwszy. Ale mówiłam Wam, że ja mam tak, że no ja już jestem w stanie po tych kremach powiedzieć nawet po pierwszym razie, co mi będzie pasowało, a co nie. Nie mówię, że już Wam go teraz polecam, po tym jak go dwa razy użyłam, ale mam dobre przeczucie. I wiecie co? To jest ten Vanilla Pot. On jest na dzień, ale who cares? I no po prostu zapach tego jest przekozacki. I wiecie co, właśnie tak mam... O, jest 18. Nie będę już myła tych włosów, a potem... Nie, będziesz miał. Idź, umyj te... Idź, weź prysznic, umyj włosy. Małe kroczki. Byle do przodu, nie? No, zaraz się postaram zrobić ten sos. Zawsze wiecie, tak jakoś człowiek się lepiej czuje, zanim się znowu położy. I powiem Wam też, że cały czas wyłączam telefon na tryb samolotowy, żeby jakoś się odciąć, nie wchodzę w social media. I jakby staram się w ogóle, bo wiecie, to jest tak, że... A no i to nie jest tak, że wiecie, tam jakoś, nie wiem... Tomek nie wiadomo co publikuje, że mam to oglądać, to nie o to chodzi. Tak teraz zabrzmiało, jakby nie o to chodzi. Tylko generalnie powiem Wam, że na pewno też tak macie, że jak się tak usiądzie z Instagramu, to można scrollować i scrollować i nie wiem, i czytać wiadomości, i pisać ten, i tak człowiek zna sobie tą guaszę. O, za... No, jakiś mało smarowny ten krem guaszę. Więcej tutaj potrzeba na szyję. Że po prostu mam wrażenie, że tak przepadam i jakoś mnie to jeszcze bardziej stresuje i w ogóle cały czas mam wyłączony telefon. Wiecie, jak to jest też, ktoś Wam napisze wiadomość, więc odpisujecie i to tak można całe dnie po prostu spędzać na telefonie. YouTube to jest jednak co innego na laptopie, bo wiecie, to są treści, które nie wiem, włączacie film i coś oglądacie, przyswajacie, coś z tego jest, a czasami mam wrażenie, że po prostu przeglądając, bo na Facebooka to już od 100 lat nie wchodzę, czy tam na Messengera w ogóle wykasowałam i z telefonu, i z, bo jakoś, nie wiem, nie czuję potrzeby. Ale na Instagramie można po prostu tak utknąć i ja czasami mam wrażenie, że w ogóle scrolluję to i nawet nie wiem co oglądam, bo i tak myślę, jestem daleko.
A na YouTubie jednak, wiecie, jak oglądacie jakiś film, to czy to jest taki vlog jak to, że to jest po prostu takie przyjemne i odstresowujące, czy ja teraz dużo bardzo oglądam różnych takich filmów motywacyjnych, o psychologii, o różnych rzeczach i powiem wam, że bardzo dużo mi to daje, naprawdę, bo no, na YouTubie można bardzo dużo ciekawych rzeczy znaleźć i dużo rzeczy można sobie, dużo rzeczy można zrozumieć, a może w ten sposób. Staram się oglądać różne filmy o medytacji, bo to mi kompletnie nie wychodzi. Podobno mój umysł jest jakiś taki, że ja cały czas coś tam procesuję i faktycznie tak się czuję. Nie bierzcie ze mnie przykładu, ja to sobie robię tak jak ja czuję, bo oglądałam też różne instruktaże i jakoś, nie wiem, albo mam inaczej skórę zbudowaną, znaczy, no nieważne, w każdym razie mi najbardziej zależy na tym, żeby wiecie tutaj wszystko. No i powiem wam, że przepięknie pachnie ten krem, naprawdę. Nawet na tym kamieniu czuć. Ten vanilla pot. To jest cały czas ten Halls Sephora, jak chcę zobaczyć. Czekajcie, tylko umyję tą głaszę, bo za każdym razem ją myję mydłem. No i tak. Sushi z kicią to w ogóle cały dzień przespało, no mówię wam, sushi w nocy, źle się czuję, kaszle, nie śpi, chociaż teraz jest jakby lepiej, wiecie, już jeden dzień dostała tą zwiększoną dawkę leku i myślę, że po prostu w ogóle dzisiaj też zrobię tak, że później pójdę spać i później troszeczkę jej to dzisiaj przesunęłam całe, nie to, że jakby, no nieważne, później jej dam, żeby jakby na dłużej w nocy to starczyło. No i mam nadzieję, że będzie dobrze, chociaż właśnie jutro ma być to pogorszenie pogody, mają być te burze i to już przeżywam, już mnie stresuje, że ona się będzie źle czuła, no ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O, tutaj moja bransoletka z turmalinu zakładam. Tylko tą w sumie gumkową noszę cały czas, bo tamtych mi się nie chce zakładać, ale to nic. Dobra, kochani, no to tak, ja zdejmuję turban, suszę włosy i idę coś porobić, bo naprawdę mam tak, że dopiero gdzieś tam nabieram siły wieczorem i to raz, że ja tak normalnie mam, a dwa, że to po prostu przez tą pogodę, bo mam wrażenie, że dopiero teraz się da jakoś sensownie oddychać. No hej, miałam zrobić sos, nie mam siły, a do tego jestem tak strasznie głodna. A to ostatnia rzadkość, że postanowiłam, że zrobię sobie kanapkę. O, jeszcze muszę zalać sobie herbatę. To nie jest najlepszy pomysł, żeby tak vlogować. Ale tak, słuchajcie, nauczyłam się, żeby się nie, wiecie, biczować, że czegoś nie zrobiłam drugiego jutro. A tak, jestem głodna, a to jest dobry znak. I stwierdziłam, że zrobię sobie kanapki, bo przyniosła, zobaczcie, są takie prawdziwe polne pomidory, które pachną. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja w sklepie zawsze wącham pomidory, bo jem pomidory cały rok. Zimą to zazwyczaj jem te koktajlowe, bo one jakoś tak najbardziej pachną, ale jak pomidor w ogóle nie pachnie, a niestety często się tak zdarza, to no to go nie kupuję. Tu mam takie, wiecie, prawdziwe z pola, niesypane i w ogóle. Ja stwierdziłam, że zrobię sobie kanapki, bo już mam już tutaj taką polędwicę dla dzieci. Żarłaki. I mam ser salami, który bardzo lubię, więc zrobię sobie taką swojską kanapkę z szynką, znaczy z polędwicą i z serem. Mam dwie, w ogóle stwierdziłam, że a co tam? Trzeba się dopieszczać, więc mam dwie górki. Nie lubię dupek nigdy. Więc też tak macie, że nie lubicie dupek. Niektórym to są wojenne. O, sushi przyszło. Żarłacz mały się zainteresował. A żarłacz zjadł swoje jedzonko. Tam jeszcze masz. Idź na miseczki sushi. No. Popatrzcie.
Idź do miseczki. Idź tu, zobacz, zobacz ile jeszcze zostało. No. W ogóle zobacz, właśnie. Muszę koniecznie się zabrać za te porządki. Widzicie, jak tam podłoga wygląda. Jak sushi je, to po prostu jest rozprysk wszędzie. No, tak o tobie mówię. W ogóle najlepsze, że jej wyjąłem puszkę i w tej puszce był makaron muszelki. Serio. A dzisiaj też jadłam zupę pieczarkową, ale wam tego nie nagrałam. W ogóle to jest wszędzie bałagan, ale to nic. Więc tak. Stwierdziłam, że zrobię sobie kanapkę. Może was, jakby tu was postawić, żebyście tam bałaganu nie widzieli. Może tak. Powiem wam... Będziecie widzieć trochę bałagan. Może tak? Może tak. O! Boże, ale teraz mam duży bius z tej perspektywy. Co jest? No dobra. Nie mam stanika. Ale jest gorąco i zaraz się kładę spać. Dobra. O! Tak się utnę. I teraz będą te paski znowu przelatywać, czy nie? Dobra, nieważne. Będę robić kanapki, słuchajcie. I sobie z wami porozmawiam. Aj, powiem wam, że dzisiaj miałam taki dzień, że najpierw miałam dobry, potem miałam gorszy humor. Ale powiem wam, że teraz tak sobie usiadłam i tak sobie pomyślałam. Słuchajcie, wszystko w życiu mija. Niestety nawet to dobre mija. Jak się jest zakochanym, to też czasami mija. Jak się ma dobry humor, to mija. Także ten zły też kiedyś minie i ja po prostu się staram tak myśleć, bo... Ale powiem wam, że jest już... Znaczy, nie jest świetnie, ale powiem wam, że no tak jak powiedziałam w tym vlogu, ja naprawdę te tam 3 dni temu to naprawdę, słuchajcie, no nigdy w życiu się tak nie czułam. I podobno teraz, ja wiem, że niektórzy z tego będą śmiać, że jest jakiś niekorzystny planet, układ planet dla mnie personalnie, jeżeli chodzi o moją tam datę i godzinę urodzenia. Znaczy oczywiście nie tylko dla mnie, no dla niektórych innych ludzi też, nie to, że dla wszystkich. I... Powiem wam, że no naprawdę, bo nie wiem, czym to sobie tłumaczyć, ale no po prostu nawet nie wiem, co wam powiedzieć. Tak jak powiedziałam, nie chcę już też tak o tym mówić, bo ja wiem, że właśnie, wiecie, oglądają to na przykład moi rodzice i się martwią i w ogóle. A naprawdę, słuchajcie, no nie, ja sobie jakby, wiecie, ze wszystkim poradzę, no tak, mam takie dni, że serio, no nie mam siły wstać w ogóle, ale każdy w życiu takie dni przeżył, no i, a ja naprawdę jestem silna i sobie ze wszystkim poradzę, robiąc kanapki. I uwielbiam, słuchajcie, ten ser salami z Napolu, jest mój ulubiony. Thank you product placement. Tu depresja. No to jestem ja, widzicie. Z tym... Nie no, jeszcze za mało tego teraz. Z tym widzicie. Ja, nawet jak jest bardzo źle, a naprawdę nie czuję się też dzisiaj kwitnąca, to i tak się sama z siebie śmieję. I staram się, zawsze się ze wszystkiego staram śmiać. I ja potrafię, wiecie, płakać i się śmiać po prostu, no. I tak trzeba, bo... No bo to, takie, słuchajcie, jest życie, no. I żarłaki, słuchajcie. Ja nie wiem, jak ja to zamawiałam z tych zakupów. O mój. Muszę znowu je zamówić. Ale śmieszne małe plasterki faktycznie widać, że dla dzieci. O nie, i takie grubo pokrojone. Nie lubię grubo krojonej wędliny. Także teraz gotuj szusz. Jaki szusz lubi ser i w ogóle. A nie, to tam z tyłu jest kreska. No ale widzicie, umyłam włosy, ułożyłam. Co z tego, że idę zaraz spać. Może nie, nie idę zaraz spać. Robię sobie wieczór z Good Witch, z YouTube'em, z kanapkami. No i tak, słuchajcie, no trzeba tak, trzeba jakoś żyć, wiecie.
przeżyć to życie nawet w tych trudnych momentach, nawet jak jest źle. Nie sushi. Ja dzisiaj na przykład zrobiłam ze 3 prania i od razu mi wyschło, bo było tak gorąco. Jutro ma być jeszcze cieplej, ma być 30 stopni. No i na przykład wiecie, jedyne co to w tych polnych pomidorach to jest skóra, która jest okropna, ale i tak są, słuchajcie, kocham jakby mnie ktoś zapytał, jakie jest moje ulubione warzywo albo jakim bym chciała być, to bym chciała być pomidorem, jakbyście byli ciekawi, jeżeli was to interesuje. Tak, ale słuchajcie, skupiam się na... Staram się uczyć różnych nowych rzeczy. Staram się wykorzystać ten czas dla siebie. Bycie ze sobą. Bo tak jak wam mówię, wszystko kiedyś minie. A też jakby nauczyłam się tego, że... Trzeba... Znaczy ja zawsze lubiłam być sama i lubiłam być ze sobą, ale trzeba najpierw sobie gdzieś tam samemu ze sobą różne rzeczy poukładać w głowie. I ja wiem, że dużo ludzi mówi, że trzeba wyjść do ludzi. Ja się zgadzam i to słuchajcie, to nie jest tak, że ja od 2 miesięcy, wiecie, z nikim się nie widziałam i z nikim nie mam kontaktów. Ale też wiecie co, ja uważam, że nie można tego robić na siłę, tylko po to, że ktoś mówi, że to ci pomoże albo że tak będzie lepiej. Po pierwsze to musisz mieć taką chęć i naprawdę są takie osoby, z którymi ja teraz rozmawiam codziennie i po prostu to mi sprawia radość i to mi jest potrzebne, ale nie lubię, wiecie, też się zmuszać, tylko nie wiem, żeby po prostu być z kimś dla samego bycia, żeby, nie wiem, ktoś nie powiedział, że siedzę sama. Ja uważam, że każdy gdzieś tam różne rzeczy przeżywa na swój sposób i słuchajcie, nie wolno się do niczego zmuszać. No. Słuchajcie, nadal kupiłam talerzy. To są te talerze, kupiłam chyba 3 talerze kiedyś w Ikei, jak zaczęliśmy jeść catering. I okazało się, że kwadratowe talerze się nie obracają w mikrofali. I tak. I powiem wam, że one nie są jakieś ładne, ale bardzo je lubię. I częściej ich używałam w sumie niż tamtych. I chyba właśnie, nie wiem, właśnie z Ikei zamówię, ale też oglądałam takie talerze. Nie pamiętam, jak się nazywa ta firma. Tylko one są po prostu cholernie drogie. Są takie talerze, które się składają w taki dom. I to jest taka zabytkowa kamienica gdzieś we Włoszech, z Florencji chyba, o ile się nie mylę. I to jest chyba 6 takich talerzy i na to jest taki półmisek. I to wkładacie talerz, talerz, talerz. I na to jest taki daszek. I to przepięknie by tu mi wyglądało na wyspie, bo to jest takie biało-czarne. I w ogóle potem na każdym tym talerzu macie jakby rozrysowany architektonicznie, jak to się mówi, no szkic, jakby tego, nie szkic pomieszczenia, wiecie o co mi chodzi, taki rzut z góry. A z boku jak to układacie, to wychodzi ta kamienica, no przepiękne to jest i to już od dawna mi się podobało, tylko nie powiem, znaczy nie, chyba nie powiem tej ceny, ale są po prostu drogie. Ale tak, no dobra, powiem wam, że chyba 6 tych talerzy z tym półmiskiem, dużych, ale tak sobie myślę, że może no, nowe życie, symbolicznie, nie wiem. Nie wiem, a na razie to powiem, że w ogóle mi się musi zachcieć tym zajmować, bo jak tak mam, że muszę coś kupić, to potem mi się nie będzie podobało. Ja nie lubię mieć w domu takich rzeczy, których nie lubię potem. Szkoda, że w ogóle do tych buziek nie ma jakichś takich dużych talerzy, bym sobie kupiła, by mi pasowały takie białe. Więc tak, słuchajcie, proszę bardzo. Normalnie taka swojska polska kolacja, taka poznańska buła z serem, z wędliną i jeszcze sól i pieprz. Sushi to już widzę, że tu wyczaiła. Dobra, dam ci jedno. Masz.
Może się lepiej poczujesz. Ciamciaku, ty już zębów nie masz, ty tak wszystko memłasz, że po prostu... A, tego wam nie mówiłam, słuchajcie. Świat się kończy, bo sushi. Bąk tutaj jest, albo bąk to jest, słuchajcie. Czy on jest żywy? Tak. O nie, czekajcie, to jest żywy. Patrzcie, żywy bąk. Sekundę, muszę go wyrzucić. Sekundę. Może tu przyleciałeś. No to chyba bąk jest, nie pszczoła, nie wiem, czekajcie. No, leć. Wyleciał? Skąd tu się bąk wziął? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. O czym ja mówiłam? A, że świat się kończy, bo sushi, słuchajcie, zaczęła jeść chrupki, psie chrupki, gdzie ona w ogóle nigdy nie jadła, i dentale. Gdzie w ogóle dental, bo ona nie lubi nic gryźć i wszystko tylko miękkie. Tak? Tak? Oj, ale ktoś na mnie kicha. No. Okej. Okay. No to pokaż. Pokaż, jak ty chcesz coś do jedzenia. Pokaż. Coś byś jeszcze chciała? Tak? A psik to jest tak, wiecie. Dobra polędwiczka dla dzieci. Dobra. Zaraz będą pisać, że nie wolno psu dawać, a pies już jest takim małym dziadkiem i należy mu się trochę od życia, tak? Powiedz? Należy mi się. A dentale nam się skończyły. Nie będzie dzisiaj do poduszki. No, ale może i dobrze, bo słuchajcie, potem w łóżku jest tyle okruszków. Tak? I seria się czuję, jakbym po prostu ja z wami spała w posłaniu psim, a nie wy ze mną w łóżku. Tak? Tak? Jojo, kto tak gada? No pogadaj jeszcze, powiedz coś. No powiedz coś. Powiedz coś. Powiedz coś. Powiedz, Szynka. O, tu moje szorty leżą, do siebie sobie na to stanik, po prostu tak, tak wyglądam. No. Powiedz coś. Powiedz coś. No, no mów, sorry. Pięknie. No już, tylko nie, bo będziesz kasłać. No pięknie. No jeszcze powiedz coś. No tylko nie, żebyś nie zaczęła kasłać, no. No słuchaj, jak się za bardzo podekscytuję, to też zaczynę kaszleć. Więc może przerwiemy tą rozmowę, ale po prostu ja ją tak kocham, że... Tak? No nie kaszlemy. Nie kaszlemy. O nie, no i widzicie, słuchajcie, ona właśnie albo wychodzi na spacer i biega, jakby w ogóle jej nic nie było. Chyba ona zapomina, że ma problemy z sercem. Zaczyna biegać i wtedy dostaje kaszel. Albo teraz. No już dobrze, już zaraz. No wiecie, teraz to ona mnie nawołuje, żebym już wzięła talerz i poszła do sypialni. Bo ja oczywiście będę spożywać w łóżku przed laptopem. A. Potem będę... Nie no, ja to tak lubię, słuchajcie, to jest takie dobre, a ja tego tak dawno nigdzie nie widziałam. Serio. Czekajcie, tylko schowam to do lodówki. Tak. No, także słuchajcie, konkluzja jest taka, że wszystko mija, i dobre, i złe. W końcu będzie lepiej, no. Musi być. Powiedz sushi. I tak, słuchajcie, no ja się teraz właśnie skupiam na sobie, na nauczeniu różnych rzeczy, na robieniu nowych rzeczy. I zobaczymy. Nie planuję. Bo widzicie, można w życiu planować, a potem...
Serio, wszystko się może zmienić, po prostu obrócić o 180 stopni w jeden dzień i wszystkie plany można sobie wsadzić. Znaczy ja nie mówię, że nie należy planować, bo oczywiście należy, ale no ja chwilowo nie planuję niczego. Przyjmuję to, co mi los przyniesie. Staram się też myśleć, wiecie, jest taka teoria, że człowiek jest naczyniem, tak? Jesteśmy o czymś takim. I czasami jak coś przyciągamy i myślimy o tym, czego chcemy, albo czego nam w życiu brakuje, ale jak jesteśmy pełni, a cały czas myślimy o czymś, żebyśmy czegoś chcieli, to przychodzi wszechświat i robi taki rozpierdziel i wrzuca bombę, żeby to wszystko wypłynęło i żeby zostało puste. Bo musi być puste, żeby dało się napełnić. I ja sobie teraz myślę o tym, że ja jestem takim jestem takim pustym naczyniem. I może nie jest fajnie być pustym naczyniem, bo się myśli, że jest się pustym. Wiecie, o co mi chodzi. Ale trzeba myśleć o tym, co wam zawsze powtarzam, że wszechświat nie lubi próżni, nie lubi pustki. I trzeba to czymś zapełnić. I czasami jak mnie pytacie, ja nigdy sobie życia nie ułożę, ja nikogo nie znajdę. Nikt nie zostaje pustym naczyniem przez całe życie, nikt. Pytanie też, czym je wypełnicie. Albo co do siebie przyciągniecie. Ale wszechświat nie lubi próżni, nie lubi pustki. I wszystko zapełnia. Tylko pytanie też, czy na przykład to naczynie będzie gotowe na to, co przyjdzie w tym momencie, kiedy przyjdzie. Więc trzeba być przygotowanym. I ja tak o sobie myślę w tym momencie i staram się myśleć pozytywnie. Myślicie, że mi wychodzi? No różnie. Różnie, ale staram się doszukiwać pozytywnych stron i patrzeć w przyszłość i się nie zamartwiać po prostu. Tak. Także kochani, to tyle. Dzięki, że byliście przy tym, jak robią te cudowne kanapki. A, miałam posolić i popieprzyć i zapomniałam o tym. Widzisz sushi? Kluczowej rzeczy byśmy zapomniały. Czy ja już... Nie, chyba nie soliłam, nie? Już nic nie pamiętam, naprawdę, słuchajcie. No, ale powiem wam, że to tak na poważnie już mówiąc, to powiem wam, że w tym wszystkim najgorsze jest to, że... No naprawdę, powiem wam, że... Teraz na przykład czuję, to jest, słuchajcie, to wam muszę polecić, to jest pyszne, a już sobie, to jest sól ziołowa do pomidorów, to zawsze kania, to stoi w Lidlu przy lodówkach tych z mięsem, przynajmniej kiedyś stało, to jest pyszne. Co chciałam powiedzieć, że naprawdę, słuchajcie, taki stan, jak wstajecie, i ja wiem, że wielu ludzi tego nie rozumie i się z tego śmieje i mówi, a tam dobra, wiesz, weź się w garść. Co ciekawe, słuchajcie, jak ktoś ma, nie wiem, złamaną nogę, to nie mówią mu, weź idź to rozchodź, tylko mówią, musisz iść do lekarza, musisz zrobić operację, musisz zrobić coś tam. A jak to jest coś wewnątrz was, coś związanego z psychiką, to ludzie mówią, a weź się w garść, dasz radę. No nie, no to tak samo jakby, wiecie, trzeba raz, że się wykazać empatią wobec tej osoby, a dwa, że trzeba to uleczyć, przepracować i tak dalej. Czasami jest potrzebne leczenie, czasami są potrzebne leki, czasami jest potrzebny lekarz, czasami jest potrzebne coś tam. A jakby ludzie w ogóle tego nie wiem, tak u nas mam wrażenie, znaczy nie wiem, czy tylko u nas, ale że jest to tak bagatelizowane. A wierzcie mi, że takie uczucie, kiedy to nie jest tak, że wam się nic nie chce, bo wy naprawdę chcecie rano wstać z łóżka i żyć normalnie i robić normalne rzeczy, ale naprawdę nie macie siły. Ja się tak czułam. I dzisiaj w sumie jest pierwszy dzień, że się tak nie czuję. Znaczy może trochę tak, ale nie tak, że no naprawdę wstawałam i myślałam, kurde, chciałabym coś zrobić, chciałabym... I... No nie.
I to jest straszne uczucie. I naprawdę nikomu tego nie życzę. Ale będzie lepiej. Musi być, nie? Kto da radę, jak nie ja? Zawsze mi to powtarzacie, no to tak musi być. No, ale wiecie, to się tak łatwo mówi. A tak jak wam mówiłam, to jest taka sinusoida samopoczucia, że w ciągu jednego dnia można śmiać się, płakać, mieć siłę, nie mieć siły, chcieć się spotykać z ludźmi, nie chcieć się spotykać z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. I w sumie to, co mi daje siłę, to to, że bardzo dużo ludzi mi powiedziało, że właśnie nie przestawaj nagrywać, mów o tym, co teraz czujesz, bo wielu ludziom to pomaga. I ja nie miałam tej świadomości i też myślałam, że to właśnie będzie źle odebrane, albo że... No jakby nigdy nie wpadłam na ten pomysł, że to komuś może pomóc, to, że będę o tym mówić, bo sama bym tego nie zrobiła. Myślę, że bym się wyłączyła na jakiś czas i wróciła dopiero... będąc w lepszej formie, bo wiecie, mi też nie jest łatwo nagrywać się, pokazywać w takiej wersji słabej. To jest dla mnie takie duże wychodzenie ze strefy komfortu jeszcze w tej sytuacji, ale jakoś daję radę. No, gdyby to było dla mnie jakieś, wiecie, bardzo, bardzo nieprzyjemne, to bym się tym nie dręczyła teraz. Nie jest to dla mnie, może się to wydaje takie łatwe, nie jest to dla mnie łatwe wam opowiadanie o tym wszystkim, ale to jest część jakiejś tam drogi. I pokazywałam wam swoją drogę przez ile? 10-11 lat, to też może jak jest mniej różowo, to może warto to pokazać, no nie wiem. Tak jak mówię, no sama bym pewnie się na to nie zdecydowała. I tak, i mam nadzieję, że komuś to pomoże. No, także wszyscy, którym jest i źle, i dobrze, trzymajcie się. Pamiętajcie, że wszystko mija. I że będzie w końcu musi być dobrze. W końcu musi być lepiej, chociaż ja to nie wiem, ten rok naprawdę jest dla mnie jakiś, słuchajcie, tragiczny. Zaczął się tragicznie i generalnie no, nie miałam takiego, naprawdę nie miałam chyba takiego złego, no nie miałam takiego złego roku jak ten. Ale no co, takie też trzeba przeżyć. Podobno to jest tak, że to ma być ostatni mój zły rok, a teraz już ma być tylko lepiej, jeżeli chodzi o jakiś tam układ planet. Właśnie w ogóle muszę wam opowiem wam o osobie, którą ostatnio poznałam, ale mówię, muszę pozbierać do tego myśli i dokończyć jakby też tą rozmowę, ale poznałam kogoś naprawdę mega ciekawego, kto mi też w ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy przedstawił i wyjaśnił w ogóle. Ale też właśnie miałam dokończyć tą rozmowę, a no w tym tygodniu się czułam tak, że nie byłam w stanie po prostu do niczego się zabrać. Dobra, piąty raz się z wami żegnam, ale teraz już naprawdę. Widzimy się jutro. Dobrej nocy.